Witam, nazywam się Weldem i zapraszam na krótką powieść o kometach, które czasami pojawiają się na naszym niebie, tak jak ma to miejsce obecnie. Komety są na tyle zjawiskiem niezwykłym, że historia skrupulatnie odnotowywała ich pojawienia się. Jednym z najstarszych wizerunków komety ja odnajdziemy na słynnym Gobelinie z Baju, gdzie tu kometę przedstawiono w postaci tej oto gwiazdy z warkoczem. Również kometę Haleja odnajdziemy na obrazie Giotto, pokoju Trzech Mędrców. Giotto był tak zafascynowany widokiem komety Haleja, którą widział po prostu przez okno swojej pracowni, że właśnie ją postawił, postanowił obsadzić w rolę gwiazdy betlejemskiej, zwiastującej narodzenie się Chrystusa. W wcześniejszych czasach, oczywiście, komety również były opisywane i co ciekawe, przypisywano im złowrogi charakter. Miały powodować burze, susze, wojny, kataklizmy, śmieć, władców. Przy czym ciekawostka traktowano je jako obiekty atmosferyczne, wyziewy atmosfery, jak pisano, czyli obiekty leżące w bezpośredniej bliskości Ziemi w górnych warstwach jej atmosfery. Ciekawostka, że również na drugim końcu świata niezależna, można powiedzieć, kulturowo cywilizacja chińska również kometom przypisywała złe cechy, przy czym oni tutaj stworzyli wyraźny katalog, gdzie na podstawie kształtu warkocza komety, gbowy, można było odczytać bardzo precyzyjnie, o jaką to katastrofę, czy o jakie to nieszczęście tym razem chodzi. Tutaj przedstawiam prognostyk krakowski, czyli coś z naszego rodzimego podwórka, gdzie również kometa, widoczna tutaj na tym drzeworycie miała różne klęski na mieszczan sprowadzać. W kronikach Jana Długosza znajdziemy, że kometa była zwiastunką śmierci Bolesława Chrobrego, a także zwiastowała klęskę Rusi w wojnie z Tatarami. Sposób przedstawiania komety, jej wyglądu zmieniał się w czasie. Na początku był to jakieś narzędzie zagłady, zwiastun nieszczęścia, Natomiast później wygląd komet był bardziej wierny rzeczywistości. Tutaj mamy kometę, którą zaobserwowano w roku 1683. Można powiedzieć, że niebo, co prawda, jest tak równo usiane gwiazdami, nie są to gwiazdy rzeczywiste, ale obraz komety wydaje się być realistyczny. Kolejny obraz. Tutaj dalej mamy ten element nieszczęścia sprowadzonego przez kometę. Mamy samą kometę narysowaną, natomiast zwróćmy uwagę, że ten warkocz tutaj ma złą orientację. Ludzie już dość wcześnie zauważyli, że warkocz powinien być skierowany w kierunku przeciw słoneczny. Na tej ilustracji widzimy to wyraźnie. Mamy zaznaczoną trasę, po jakiej przesuwała się na niebie kometa, oraz ekliptykę, czyli trasę, po jakiej przesuwa się Słońce. Kolejne pozycje komety wyraźnie zaznaczają kierunek ku Słońcu. Warkocz komety zawsze pozostaje skierowany w stronę przeciwną. Również tutaj widzimy Słońce przemieszczające się na tle do zbioru lwa. komety co prawda lecącą po takiej jakiejś linii łamanej, ale warkocz tutaj precyzyjnie zawsze wskazuje kierunek przeciwsłoneczny. Bardzo ważne odkrycie, jakie dokonał Tycho de Brache, pozwoliło ustalić, że kometa jest jednak obiektem kosmicznym. Tycho de Brache, obserwując kometę z dwóch różnych miejsc o znanej odległości od siebie mógł obliczyć odległość do samej komety metodą paralaksy, podobnie jak my. Teraz wykorzystujemy dalmierze. Oczywiście Tycho de Brache nie miał swojego sobowtóra, prowadził obserwacje z jednego miejsca, ale wykorzystując ruch obrotowy Ziemi, po prostu obserwując pozycję komety na tle gwiazd wieczorem i nad ranem, kiedy to Ziemia się obróciła i jego obserwatorium się przemieściło, spodziewał się wyznaczyć odległość do tych komet. Z Żadnej z czterech komet, które Tycho de Brache obserwował taką metodą odległości Wyznaczyć się nie udało, ale to pozwoliło szacować, że ta odległość jest wielka, większa niż odległość do Księżyca, że kometa nie należy do świata podksiężycowego czy świata ziemskiego, wyziewów, atmosfery, tylko jest obiektem odległym, obiektem kosmicznym. Tu kolejne wizerunki komety, zobaczymy rosnącą precyzję oddania, zarówno map nieba, tu rozpoznajemy już gwiazdozbiory, jak i ewolucji komety, gdzie ten warkocz stopniowo, stopniowo od krótkiego do coraz dłuższego się tutaj rozwija. Kolejny rysunek wiernie przedstawiający wygląd pięknej komety. I jeszcze jeden, tym razem w takiej scenerii holenderskich wiatraków. I jeszcze jeden, słynna kometa roku 1000 811, którą znamy chociażby z pana Tadeusza z astronomii wojskiego. I jeszcze jeden wizerunek komety, kometa Donatiego. Ci, którzy chodzą do Planetarium Śląskiego świetnie znają ten widok, dlatego, że właśnie obraz tej komety był wykorzystany w Planetarium Śląskim, zwłaszcza w tej starszej aparaturze, czyli przed remontem, jako kometa wyświetlana na planetaryjnym niebie Warkocz komety skierowany do góry, głowa w dół. No, Nic dziwnego, słońce musi być pod horyzontem, no bo przecież jest noc, żeby kometa mogła być widoczna. Słońce musi być pod horyzontem, zatem warkocz skierowany do góry. Państwa to, że komety przynoszą nieszczęście, czasami wydaje się, że to jest odległa przeszłość, takie poglądy. Natomiast tutaj jeden fakt w naszej współczesności nastąpił. Otóż ludzie, z pewnej sekty, popełnili zbiorowe samobójstwo, upatrując w komecie Heila Boppa statku kosmicznego, który miał ich zabrać do nieba. Jak latają komety? Na pierwszej stronie z kometografii Heweliusza widzimy trzy postacie, które się właśnie o to spierają. Mamy starożytne przedstawienie komety jako wyziewów znajdujących się w górnych warstwach atmosfery. Mamy tutaj wizerunek Keplera, który wymyślił, że planety latają po orbitach eliptycznych, ale dla komety proponował przebieg prostoliniowy. No i mamy samego Heweliusza, który argumentuje, że komety również muszą się poruszać po orbitach eliptycznych, tyle, że te elipsy będą bardzo, bardzo rozciągnięte. Najsłynniejsza kometa Haleja, odkryta, znaczy obserwowana wielokrotnie, ale Halley odkrył na podstawie historycznych zapisków, nawet tak starych jak babilońskie, że jest taka kometa, która regularnie co 76 lat się pojawia. Dlatego mówimy odkrycie komety, powinniśmy mówić o odkryciu okresowości komety Haleja. Jak wygląda jej orbita? Tu możemy sobie właśnie to wyobrazić. Kometa zbliżyła się do Ziemi w roku 1986, niektórzy to pamiętają, prawda? Ha, 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 Następnie oddalała się. Zwróćmy uwagę, że kropeczki oznaczają równe odstępy czasowe, czyli kometa bardzo krótko przebywała tu w rejonach przysłonecznych, wchodząc nawet do wnętrza orbity Wenus. Następnie wyleciała poza orbitę Neptuna i proszę Państwa w przyszłym roku, w 2024 osiągnie najdalszy Punkt swojej orbity, czyli tak zwany apohelium, i później znowu się będzie coraz do nas zbliżać. Najpierw powoli, później prędkość będzie rosła. No i tu w okolicach roku 2061 będziemy ją znowu mogli obserwować na niebie. Ilustracją tutaj graficzną jest zdjęcie komety Haleya wtedy, kiedy się zbliżała do Słońca z roku, jeszcze z wielkiej odległości, sfotografowane, kiedy się zbliżała. Przed swoim przejściem w Perycherium w roku 1986 jest to zdjęcie, jedno z pierwszych zdjęć CCD komety, jakie w ogóle wykonano. Dzisiaj oczywiście tylko CCD króluje i takimi urządzeniami komety obserwujemy. Ciekawo, czym będziemy tę kometę Haleja obserwować, kiedy powróci do nas w roku 2061. Państwa, jak ta kometa wygląda w porównaniu z orbitami planet? Już wiemy, że jest wydłużona, ale również jest nachylona. Orbity planet pozostają, tak jakby, w jednej płaszczyźnie, natomiast orbita komety Haleja jest nachylona. Możemy powiedzieć, że pod kątem 18 stopni, ale wtedy będzie biegać, tak jakby, w przeciwną stronę niż planety. No możemy po powiedzieć, że ten kąt nachylenia jest większy, tutaj, tak jakby... 162 stopnie, jeżeli by również ten kierunek ruchu ustalić jako wspólny, skąd biorą się komety? Proszę Państwa, komety są bryłami lodowymi, więc muszą przybywać z takich rejonów, gdzie jest zimno, gdzie ten lód nie topnieje. Czyli nie mogą pochodzić z wnętrza Układu Słonecznego, gdzie do 3-4 jednostek astronomicznych rozciąga się strefa gorąca, muszą być, przybywać skądś tam z, z dalekich rejonów. I tak faktycznie jest, czy komety będą brały swoje źródło z brył lodowych krążących w pasie Kuipera i obok Oorta, czyli w, no, z odległych peryferiów Układu Słonecznego taki rysunek przedstawiający właśnie ten obok Orta jako rezerwuar komet. W jakiś czas zdarza się, że ta kometa biegnie do wnętrza Układu Słonecznego. Z reguły te czasy orbitalne, to okresy orbitalne wynoszą kilkadziesiąt tysięcy lat, chociażby tak w przypadku tej komety, którą obecnie możemy obserwować ponad 50 tysięcy lat. Natomiast grawitacyjne Oddziaływanie ciężkich planet, przede wszystkim Jowisza, Saturna, Neptuna, ale też tych mniejszych planet, bardzo często powoduje zmianę ich orbity czyli kometa, która wlatuje do wnętrza układu Słonecznego, wylatuje już na innej orbicie, a czasami zostaje uwięziona na takiej ciasnej orbicie będzie kometą krótkookresową to znaczy okres mniejszy niż 200 lat krótkookresową. Należącą na przykład do rodziny Jowisza. Taka kometa będzie się tutaj w swoim apu e, Helium zbliżać do orbity Jowisza, w swoim pery Helium oczywiście do Słońca. Każda z planet ma taką swoją rodzinkę komet. E, komety miewają warkocze, nie jest to ogon. Ogon wyrasta z innej części ciała, warkocz wyrasta z głowy komety. Czy głowa komety to jest ta gazowa odtoczka bezpośrednio sparującego jądra. No i bardzo często widzimy warkocze podwójne, jeżeli zwrócimy uwagę na kolory, one się mogą różnić, jeden będzie niebieskawy, warkocz zbudowany z gazu, czyli jonowy inaczej mówiąc, i warkocz pyłowy. Tutaj widać, że ten jonowy jest jakby bardziej prosty, ten pyłowy bywa troszkę zagięty, no bo jest inny trochę mechanizm ich powstania. Tutaj to samo będziemy sobie oglądać. Proszę Państwa, warkocz ten niebieski, jonowy powstaje na skutek oddziaływania materii komentarnej z wiatrem słonecznym. Wiatr słoneczny leci od Słońca wzdłuż linii pola magnetycznego, ale generalnie spycha te cząsteczki w kierunku podsłonecznym. Natomiast warkocz ten żółtawy, żółtawy, bo on odbija światło słoneczne, Warkocz pyłowy, no można powiedzieć, że to jest zespół cząstek, które co prawda na początku są wyrzucone już z, z głowy komety, ale jako takie niezależne punkciki, granulki, ziarenka pyłu lecą już po swoich własnych orbitach. Te orbita każdego z tych ziarenek trochę się różnią, ponieważ to wystartowało jednocześnie razem, więc tworzy się taka charakterystyczna formacja o zagiętym profilu. Czasami na niebie widać coś, co się nazywa przeciwwarkocz, czyli będziemy widzieć, że tu jest głowa komety, tu jest warkocz główny, a tu jest jakby taka struga materii wystrzelona w stronę Słońca. Proszę Państwa, te przeciwwarkocze to jest efekt projekcji. Pamiętamy, że warkocze komet bywają bardzo długie i bardzo nawet, nawet jedną jednostkę astronomiczną długość może sięgać. Natomiast my oglądamy to z jakiegoś punktu przestrzeni. Czasami się tak ułożymy, na przykład za warkoczem, że w projekcji na słońce nam się będzie wydawało, że ten kierunek jest ku słońcu. Spróbujmy to sobie wyobrazić inaczej. Na tym zdjęciu mamy głowę komety i warkocz. My go widzimy jako rozsielony w znacznej szerokości. W jedną stronę i w drugą, ale tak naprawdę w przestrzeni on jest bardzo, bardzo wąski, natomiast jest bardzo długi. Po prostu my jesteśmy ustawieni dokładnie za nim i obserwujemy go w rzucie na, strefę, na sferę niebieską. Varkoczyst jest, jest efektem oddziaływania z wiatrem słonecznym. Wiatr słoneczny zmienia się wraz z aktywnością słoneczną. Tu widzimy zdjęcie komety. W której warkocz zostaje porwany, ukradziony przez taki powiew em, koronanego wyrzutu masy, który w tą kometę trafił. Inny przykład przemieszczania się komety na tle gwiazd. Zwróćmy uwagę, że Warkocz nie jest z tyłu, on jest tak z boku do e, linii ruchu. No przecież pamiętamy, że Warkocz to nie jest dym z komina za parowozem, tylko to jest po prostu pokazywać kierunek przeciwsłoneczny. Jak zbudowana jest kometa? No można powiedzieć, że składa się z tego jądra twardego, na którym można by od biedy wylądować, lód, pył. Co jest we wnętrzu, to było, pozostało długo, długo tajemnicą. Dalej mamy efekt oświetlania przez promienie słoneczne, które powoduje, że to jądro, zarówno na powierzchni, jak i w środku, się nagrzewa. Kometa, na skutek parowania, otacza się głową. No i te dwa mechanizmy powodują, że z tej głowy wyrastają warkocze. Czyli mechanizm spychania cząstek gazowych przez promieniowanie wiatru słonecznego, przez oddziaływanie wiatru słonecznego. No i ten swobodny można powiedzieć, lot cząstek pyłowych, które również przy tym parowaniu są z jądra komety wyrywane. Proszę Państwa, ciekawostka: skład chemiczny komety jest zależny od odległości od środka. Otóż kometa nie ma swojej magnetosfery. Oddziaływanie z wiatrem słonecznym, ale również np. z promieniowaniem w ultrafioletowym sprawia, że cząsteczki, molekuły, które tam występują, są stopniowo rozbijane na coraz to prostsze związki, tak? Bardzo często widma komety obserwujemy związki takie jak CN, C2, C3, inne proste molekuły, natomiast przy samej głowie, tam kiedy ta cząstka dopiero, że tak powiem wyparowała z powierzchni, ona może bardziej, być bardziej skomplikowana. Im dalej od centrum, tym te cząstki są bardziej posiekane przez kwarty promieniowania ultrafioletowego. czyli skład chemiczny komety zależy od głowy komety. Zależy od odległości od jądra. Jak to sobie wyobrazić jeszcze? Otóż, proszę Państwa, jeżeli mamy do dyspozycji kometę krótkookresową, czyli często wracającą w pobliżu Słońca, to zaobserwujemy na jej powierzchni pewnego rodzaju skorupę. Otóż kometa paruje za każdym razem. W związku z tym na powierzchni obserwujemy to samo, co na pryzmach śniegu na naszych chodnikach. To, co kiedyś było białym śniegiem, w miarę jak woda staw to odparowywuje, znika, a, a na powierzchni wyłażą wszystkie brudy, które wewnątrz były, stopniowo zyskuje taką właśnie twardą skorupę. Na słońce to oświetla, kometa wiruje oczywiście i ta skorupa przewodzi ciepło no i może tutaj skutecznie hamować proces parowania. Mogą się tworzyć jakieś bąble gazowe pod spodem, ale równie często się zdarza, że ta skorupa pęka i mamy... Gejzery, z których wydobywają się te opary z wnętrza komety. Gejzery, ta materia tworzy głowę komety, no i e, później wyrasta z niej. E, taki tu rysunek według modelu Whitepla Mamy e, narysowany e, to właśnie warkocz jonowy, warkocz e, tyłowy. E, mamy tą łotoczkę gazową. Tutaj jeszcze mamy taką falę uderzeniową, kiedy to. Ta materia słoneczna z wiatru słonecznego ściera się z materią kometarną i niewielkie, niewielkie, rzędu 10 km jądro. Skład tego jądra może być taki, że to jest konglomerat takich zlepek brył, podobnej budowie, luźno się trzymających, czy niezbyt pewnie się trzymających w zasadzie grawitacji i zmrożenia w jedną bryłę. Proszę Państwa, czasami dochodzi do eksplozji komety, co się dzieje, jeżeli właśnie tutaj mamy przykład komety Holmesa, która nagle zwiększyła swoją jasność. Jeżeli kometa ma taką skorupę, jakiejś mówiliśmy, i dojdzie do jej przegrzania i pęknięcia, ten wyrzut materii z wnętrza może być na tyle intensywny, że głowa komety rośnie wielokrotnie, oczywiście zwiększa się zdolność odbijania światła słonecznego i mamy gwałtowne pojaśnienie. Jest to Rzadki, ale spotykany fenomen takiego gwałtownego pojaśnienia komety. Natomiast morał dla tych, którzy lubią komety obserwować, że komety krótkookresowe z tą skorupą na powierzchni są bardziej trudne do przewidzenia, do przepowiedzenia, jaka będzie ich jasność. Jeżeli to by była czysta bryła lodowa, a komety rzadko się pojawiające. To ona paruje dosyć regularnie, jest bardzo przewidywalna. Nie ma tej skorupy na powierzchni, która nie wiadomo jak się zachowuje. Natomiast krótkookresowe komety są bardziej kapryśne. Cząstki, które kometa wyrzuca, te, które oglądamy w postaci tego warkocza pyłowego, ciągną się za kometą wzdłuż całej orbity. Kiedy Ziemia oczywiście przelatuje przez nie, wtedy widzimy gwiazdy spadające, rój meteorów. No i proszę Państwa, większość rojów meteorów są związane z konkretnymi kometami, które je wyprodukowały. Polowanie na komety. Tu mamy taką kołowrycinę przedstawiającą naukowców, astronomów, którzy tu przy pomocy różnych lub mikroskopów próbują poprawić zasięg swoich instrumentów, żeby jak najszybciej odkryć nową kometę. Kiedyś to był dochodowy interes za odkrycie komet można było otrzymać nagrodę. Jak to się odbywało? No problem jest, jak odróżnić obiekty na niebie niegwiazdowe. No gwiazdka to jest kropka. Inne obiekty to są jakieś mgiełki. No, ale na niebie jest zestaw takich mgiełek, które tam są cały czas i się nie ruszają. No i oczywiście tych zestaw mgiełek, o które nam chodzi. Nic dziwnego, że komety przyczyniły się do powstania pierwszego z katalogów obiektów mgławicowych, mianowicie katalogu Messiera. Messierowi właśnie o to chodziło, żeby móc sprawnie odkrywać obiekty mgławicowe nowe, więc te znane, te stare, te, które zawsze tam są, spisał. Tworząc swój pierwszy katalog obiektów mgławicowych. Kilka zdjęć komet, jakie ostatnio się na naszym niebie pojawiały, zdecydowanie nam pokazuje te cechy budowy mianowicie tę głowę warkoczną no i to, że komety wykazują taką aktywność właśnie parując w pobliżu Słońca. Zielony kolor, pamiętamy, że maksimum emisji tam przypadało z tych pasma cianowego na ten niebieski, pasma C2, c to właśnie daje taki zabarwienie. Piękne zdjęcie komety na tle Plejad, tu pozornie szeroko rozłożone dwa warkocze, ten bardziej niebieski, bardziej czerwony, pamiętamy, że oglądamy tą to, to kometę w skrócie perspektywicznym. Piękna kometa o zachodzie słońca rozścielająca swój warkocz, no po zagięciu rozpoznamy, że to jest głównie ta frakcja pyłowa, gazowego tutaj może tak dobrze go widać. To samo zdjęcie tu nad Krakowem. No i tu mozaika zdjęć, żeby pokazać, że te warkocze komety faktycznie bardzo daleko i dosyć skomplikowaną strukturę mają. I jeszcze kilka zdjęć komet. No komety są śliczne, można je oglądać bez końca. Tak wyglądała najsłynniejsza kometa Halea w roku 1986. Ja się pochwalę, że niej mi było ją zobaczyć na tarasie planetarium, kiedy uczęszczałem na kółko astronomiczne. Także nie wiem, czy dożyję następnego powrotu u komety, no ale raz w życiu komety Haleya każdy ma z nas szansę przynajmniej raz w życiu zobaczyć. To zdjęcie komety Heila Bopa z podwójnym arkotrzebowym i pyłowym. Chyba najbardziej fotogeniczna komet, która bardzo długo świeciła na niebie no i była bardzo, bardzo fotogeniczna. Badania komet to nie tylko obserwacje i piękne zdjęcia. Najbardziej skuteczne są misje komentarne. Oczywiście tutaj. Tych próbników wysłanych do komet znowu nie było aż tak dużo. Zaczęło się od komety Haleja. Nie, nie, nie. Kometa Haleja wyzwoliła pewną aktywność, że tam cała flotylla statków poleciała, ale już przed kometą Haleja były pewne pomysły, jak kometę przy pomocy próbnika, który dotrze bezpośrednio ją bliskość. Otóż była taka sonda, która pierwotnie zajmowała się czym innym. Natomiast okazało się, że jest szansa zmienić jej nazwę na tą właśnie związaną z kometami, czyli w ICE, no i skierować ją w stronę między innymi komety Jacobiego Zinera, a później w stronę komety Haleja. I to był taki spust, który wyzwolił aktywność innych krajów, były dwie sondy radzieckie Vega Vega to jest Venera Galley dwa cele misji były planeta Wenus oraz zbliżenie się do komety Haleya dwie sondy japońskie no i misja to na, na część tego magazja komet wysłana przez można powiedzieć europejską kosmiczną agencję tak wyglądała zmiana profilu sondy z ISEE stała się ICE, no a przy żeby swój cel misji zrealizować musiała wielokrotnie przelatywać w pobliżu Ziemi, w pobliżu Księżyca, za każdym razem przy pomocy mechanizmu proce grawitacyjny, zmieniając swoją prędkość po to, żeby przy minimalnych zasobach paliwa, jaka sonda wtedy miała, udało się skierować najpierw do komety Jacoby Zinner, a później w stronę komety Haleja. Sądy z tego systemu Vega no, tak sobie wyglądały. No i sądy japońskie. Pierwsza, druga, to jest ta armada, która leciała w stronę komety Haleja. Oczywiście z sondą Giotto na czele, która najbardziej zbliżyła się do centrum no i wykonała piękne zdjęcia. Tu mamy cele misji Giotto, no ale obejrzyjmy historyczne pierwsze zdjęcia jądra kometarnego. Po lewej stronie widzimy film, który, kometa, który sonda przesyłała na Ziemię. Ciekawostka przyrodnicza w tych czasach telewizja retransmitowała w Polsce program włoskiej telewizji Raj Uno. Widzowie, na przykład Krakowie, mogli na żywo te obrazy ze zbliżania się do jądra komety Haleja sobie na własnych telewizorach oglądać. Oczywiście późniejsze lata przyniosły dalszą eksplorację komet. Niektóre tutaj, może, nie będę wchodził szczegółowo w każdą misję, bo byłoby to pewnie nudne, ale trzeba zasygnalizować, że niektóre misje miały kometę jako główny punkt badań, niektóre komety badały przy okazji, tak jak na przykład misja Deep Space, która przeleciała koło komety, było to niezwykle udane przedsięwzięcie, no a najbardziej zaawansowana to oczywiście misja Rosetta i lądownik Philae, który do tej komety dotarł. Dwie najważniejsze misje, misja Deep Impact, która polegała na tym, że zbadano, można powiedzieć, jądro kometarne bezpośrednio, uderzając w nią specjalnie zbudowanym przyrządem, w szczególności na przykład przyrząd zbudowany z miedzi, gdyż kometa miedzi nie zawiera. Więc wśród wyrzuconych strzątków można było rozpoznać łatwo to, co jest pochodzenia sztucznego przyniesione przez ten impaktor, a co jest pochodzenia kometarnego. Tu mamy zdjęcia właśnie z uderzenia tego impaktora w kometę. No i druga najważniejsza z misji, które się odbyły. No to jest misja e, Sondy Rosetta i jej lądownika File. i co prawda, tam miał problemy przy lądowaniu, ale generalnie sama misja była udana, łącznie z osadzeniem e, później głównej sondy e, na powierzchni e, komety. Wszystko odbyło się z sukcesem dla nauki wiele informacji. Pomimo tego, że tam z tym e, lądownikiem File nie wszystko wyszło, to jednak misja dostarczyła wielu, wielu cennych informacji. W szczególności tak ciekawie tutaj ta kometa nam się prezentuje. ewidentnie przykład sklejenia się dwóch niezależnych kiedyś ciał kosmicznych w jedną całość. No, tak tu mamy harmonogram tej misji. No myślę, że zainteresowani znajdą sobie więcej informacji na ten temat w innych źródłach. Zapraszam zatem do obserwacji, wykorzystajmy ten fakt, że na niebie pojawiła się kometa, którą prawie, że jest na granicy wideo widzialności gołym okiem, no lepiej się posługiwać jakąś lornetką, światło silną, wtedy łatwiej będzie dostrzec, no bo nie wiadomo kiedy następna zjawi się na niebie, no i mam nadzieję, że ta kometa żadnych więcej nieszczęść nam już nie przyniesie. Dziękuję bardzo za uwagę.